Paulina Haładzińska jest uczennicą klasy 8 B Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy. Od pierwszych dni w szkole dała się poznać jako osoba wyjątkowo aktywna, zaangażowana oraz zawsze chętna do niesienia pomocy innym. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Brała udział w rozmaitych akcjach charytatywnych, m.in. zbieranie nakrętek, góra grosza, znicz dla zapomnianych zmarłych czy sprzątanie mogił. Jest aktywną wolontariuszką Caritas, w którym działa już od 5 lat, wspomagając osoby w potrzebie w akcjach kromka chleba dla sąsiada, wigilijny stół, kiermasz wielkanocny, paczka świąteczna dla potrzebujących dzieci, napełnij serce dobrem oraz w ogólnopolską akcję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Współuczestniczyła w akcji Palma, sprzedaży palm celem dofinansowania obozu dla dzieci. Odwiedzała schorowanych pensjonariuszy Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Trzebnicy oraz przygotowywała dla nich laurki. Brała udział w słodkim kiermaszu dobroci podczas Dnia Papieskiego na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum. Jako wolontariuszka czynnie zaangażowała się również w szlachetną paczkę, uważając za wspaniały pomysł wsparcie konkretnymi przedmiotami osoby z sąsiedztwa, które potrzebują pomocy. Paulina jest osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie. Dlatego aktywnie angażowała się w zbiórkę pieniędzy dla rodziny, której spłonął dom, oraz na leczenie dla Błażeja. Chęć niesienia pomocy jest jej siłą napędową. Paulina ma jasno określone priorytety. Swój czas dzieli na naukę oraz zaangażowanie w działalność wolontariatu. Dba o środowisko naturalne, dokarmia zwierzęta. Dąży do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Dzieli się z ludźmi swoją radością życia. Jest wytrwała i konsekwentna w pokonywaniu trudności. Swój wolny czas poświęca również na harcerstwo, z którego jest bardzo dumna. Harcerstwo to fundamentalne wartości w życiu Polaka. Patriotyzm, uczynność i uczciwość.